Mahatma Witkac przedstawia. Tyś moja, przecie ja utracił ciebie, w tej miłości było mi tak, jak w niebie, rozstanie to zabija me uczucia, ach, aż tak, że czuję się teraz jak zwykły, smutny flak. O tak. Stanisław Ignacy Witkiewicz nie znosił takich sprzętów jak ten oto. Nie znosił radia, wzmacniaczy, wszelkich przetworników dźwięku, ponieważ uważał, że to wszystko gubi prawdziwą jakość muzyki. Bo dla muzyki szacunek miał ogromny, wielki. Sam zresztą próbował swoich sił kompozytorskich. Nawet do dziś istnieje pewien maleńki fragment, który trudny jest do wysłuchania, ale jednak, jak ktoś poszuka, to na pewno znajdzie. Poza tym znał się doskonale z Karolem Szymanowskim. Ale to, co w biografii, to nas nie powinno w tym momencie interesować. Ważniejsze jest, iż Stanisław Ignacy Witkiewicz uważał radio za sztukę ogłupiania. Raczej żądał czytania, żądał filozofowania, żądał poszukiwania uczuć metafizycznych, a nie radia. Za radio, cóż, wówczas uchodziło może niewiele, oczywiście nie tak jak dzisiaj. Raptem jeden, dwa programy i dosyć słaba słyszalność. Natomiast już wówczas, w latach 30., Stanisław Ignacy Witkiewicz uważał, że radio przywołuje sztukę potoczną, sztukę prymitywną, którą, cytując mistrza, gdyby to były tylko takie pieśni, jak przed chwilą, ale są stokroć, tysiąckroć gorsze, po prostu jeden ohydny, śmierdzący ludzki bebech, który łzawi, krwawi, prądkuje, spermkuje, mra i głowę na głowi na tysiące sposobów, na tych wszystkich swoich płytach i niepłytach świata. Tak właśnie sądził o sztuce radia. Taki był Stanisław Ignacy Witkiewicz, żądający maksimum myśli, a nie bebechów.